Zagroda aklimatyzacyjna i pokazowa żubrów w Mucznem na terenie nadleśnictwa Stuposiany gotowa. 17 maja nastąpiło jej oficjalne otwarcie. Na wstępie poświęcono tabliczkę świętego Huberta, patrona myśliwych i leśników. Uroczystego otwarcia zagrody dokonali profesor Wanda Olech ze Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik oraz dyrektor Lasów Państwowych w Krośnie Edward Balwierczak. Dużym wysiłkiem na 3, 4, 3, 4. Brawo! Brawo! Dziękujemy bardzo, prosimy o przecięcie tej wstęgi na kilka fragmentów. Jeden z nich powinien się znaleźć jako eksponat. Wybór nadleśnictwa Stuposiany na miejsce pokazowej zagrody żubrów nie był przypadkowy. Tam właśnie w latach 60. leśnicy sprowadzili w Bieszczady pierwsze żubry. Pierwsze żubry sprowadzono, prawda, tutaj na Wereszki, prawda, i od tego czasu zaczęła się historia. Po wypuszczeniu ich na wolność, ponieważ warunki klimatyczne tutaj wysoko w górach były gorsze, te żubry przeniosły się do nas, do lutowisk, no i zaczęły się kłopoty. Zaczęły się kłopoty z rolnikami, prawda, zaczęły się kłopoty z państwowymi gospodarstwami rolnymi, no i zaczęliśmy wtedy działać. Zaczęliśmy dokarmiać, no i zaczęliśmy się uczyć, prawda, współżycia z tymi żubrami, które wtedy, no, były i ciekawe, i groźne, bo i atakowały, prawda, przy dostępie do karmy, i atakowały i ludzi, i tego, a później, no, już stado ładnie się rozrosło i zaczęliśmy, prawda, gospodarować, nawet i łowiecko. Dzięki ich inicjatywie oni nawet chyba sobie nie zdawali sobie sprawy. Na dzień dzisiejszy mamy tutaj największe na świecie w Europie stado dziko żyjących żubrów liczących prawie 300 sztuk. Tak jak dzisiaj nad nami, tak i nad tymi naszymi żubrami jest w tej chwili dużo czarnych kul. Napomnę tylko o tym, gdyż stado, przynajmniej to miejscowe, stuposiańskie, zagrożone jest chorobą gruźlicy. Musimy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się tej choroby. Ta zagroda, którą za chwilę będziemy otwierać i zwiedzać, służy nie tylko sprowadzaniu i aklimatyzacji osobników z innych krajów. Mamy w tej chwili 6 sztuk, 3 ze Szwajcarii i 3 z Francji, będą przybywać następne. Ale służy też szeroko pojętej edukacji ekologicznej prowadzonej przez Lasy Państwowe, ale też i szeroko pojętemu rozwojowi turystyki tego regionu. Wspomnę tylko, że w okresie majowym, w okresie weekendu majowego, tą zagrodę, przed którą stoimy, zwiedziło ponad 4,5 tysiąca osób. Proszę sobie wyobrazić, jakie to są perspektywy i możliwości przed zagrodą, generalnie przed leśnikami w tym terenie. Obiekt jest wyposażony w punkty edukacyjne przybliżające historię i problematykę ochrony bieszczadzkiego stada żubrów. Cały kompleks obiektów zajmuje 9 hektarów. Platformy widokowe pozwalają na oglądanie zwierząt niemal na całości zagrody pokazowej. Wybieg jest bardzo urozmaicony, przez środek przepływa strumyk, zaś stok, na którym stado ma paśnik, porośnięty jest wiekowymi jodłami. Jedną z inicjatorek powstania zagrody żubrów jest profesor Wanda Olech. Ja się nie poczuwam za główną inicjatorkę czy głównego autora, bo przecież to jest efekt wielu dyskusji, rozmów z naprawdę z wieloma ludźmi i bez leśników to przecież nic by się nie udało. Ja się tylko cieszę, ja się zawsze cieszę, jeżeli pojawia się nowe miejsce, w którym żubry się czują bardzo dobrze, kiedy możemy o tych żubrach coraz więcej mówić i coraz więcej się dowiadywać i jest ich więcej, to tylko się spełniają moje marzenia, naprawdę. Trzeba zmienić taki szablon, który istnieje w naszym społeczeństwie, że żubr równa się białowieża, bo w tej chwili białowieży jest mniej niż połowa żubrów i trzeba pokazać, że my mamy ten gatunek również poza Puszczą Białowieską, że ten gatunek jest rozprowadzany w różnych miejscach Polski i że dbamy o to, bo właściwie jesteśmy za ten gatunek odpowiedzialni najbardziej w Europie. W zagrodzie obecnie przebywa 6 żubrów, 3 sprowadzone z Francji i 3 ze Szwajcarii.
Otwarta zagroda pokazowa to nie koniec planów i inwestycji w nadleśnictwie, mających na celu uatrakcyjnienia tych terenów. Zagroda Żubra jest takim złotym kluczykiem w działalności leśnego kompleksu promocyjnego. Następny krok duży, który planujemy, to Centrum Promocji Leśnictwa w Młocznym, czyli modernizację tego obiektu, w którym się teraz znajdujemy, czyli tak zwanego hotelu Młoczne. Będzie sala konferencyjna, gdzie będą mogły być prowadzone prelekcje. Będzie pawilon muzealny, w którym będziemy przedstawiali faunę i florę, która występuje na tym terenie. Poza tym inwestycje się oczywiście nie kończą, bo cała mała infrastruktura drewniana, zagospodarowanie wszelkich punktów widokowych, parkingów, tworzenie nowych ścieżek przyrodniczo-leśnych. To wszystko jest przed nami i myślę, że ten złoty kluczyk, jakim jest Zagroda Żubrza, pozwoli na uzyskanie przede wszystkim przychylności władz naszych leśnych, samorządowych, pomoc różnych instytucji w uzyskiwaniu środków finansowych w ramach różnego rodzaju programów unijnych. I to pozwoli, żeby ten teren jeszcze bardziej otwierać na turystów. Łączny koszt przedsięwzięcia to około 1 000 000 zł, z czego 85% to pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałą część dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.